Gmina Szczurowa. Kierunek północny jest ważny przy określeniu położenia gminy Szczurowa. Leży ona w północnej części województwa małopolskiego, na północ od Brzeska pomiędzy Krakowem a Tarnowem. A Wisła, biegnąca tu przez Nizinę Nadwiślańską, wyznacza krzywiznę jej północnej granicy. Gmina szczyci się bogactwem zabytków, dworów, kościołów, kaplic przydrożnych, a także parków i cmentarzy. W samym centrum Szczurowej pośród pięknej zieleni parku stoi dwór rodu Kępińskich, który jest dziś także centrum kulturalnym gminy i biblioteką. Fundator i dawny właściciel Szczurowej, Jan Kępiński, przysłużył się lokalnej społeczności i zapisał na kartach jej historii. Dwór Kępińskich został wybudowany w 1854 roku. Jest to dwór na bryle prostokątu, eklektyczny, z elementami neogotyku. Wybudowany był z fundacji Jana Kępińskiego, który był właścicielem tutaj Szczurowej. Jan Kępiński był ziemianinem, który tutaj w Szczurowej właśnie wybudował dwór, bardzo usprawnił życie społeczności lokalnej, wybudował drogi. Był też fundatorem kościoła parafialnego, który też ma elementy neogotyku. Swoją formą bardzo przypomina Bazylikę Mariacką w Krakowie. Szczurowa bardzo wiele zyskała dzięki takim właścicielom, ponieważ tutaj była biedna społeczność, głównie rolnicza. Tutaj została założona poczta, dyliżanse jeździły do pociągów, także już ten taki kontakt ze światem był bardzo nawiązany. Lokalna społeczność bardzo dużo tutaj znajdowała zatrudnienia, ludzie mogli się rozwijać. No i tak ta Szczurowa nasza powstała. Ten zespół dworsko-parkowy, w którym właśnie znajdujemy się w tym dworze Kępińskich, no jest to centrum życia kulturalnego gminy Szczurowa. Jest tutaj biblioteka, są tutaj sale konferencyjne, gdzie można się spotkać, odbywają się koncerty fortepianowe. Zresztą mamy w swoich zbiorach fortepian. Różne odczyty, szkolenia, prezentacje, spotkania z poetami. No jest to centrum takie, gdzie można przyjść, można książkę wypożyczyć, można odpocząć, w parku można spacerować. No jest to piękna przestrzeń, wykorzystywana nie tylko przez mieszkańców Szczurowej, ale też przez osoby, które przejeżdżają przez Szczurową. Jest to bardzo duża promocja naszej szczurowskiej gminy. Odwiedzając dwór Kępińskich zobaczymy na pewno w oryginale zachowane zdobienia drzwi, okiennice, to wszystko jest w oryginale. Również freski na ścianach czy na suficie w jednym pomieszczeniu, które zostały odnowione. Są one oryginalne, zachowane. Oczywiście jest to zabytek, który jakiekolwiek prace są wykonywane, są pod okiem konserwatora zabytków. Mamy również w swoich zbiorach portrety Anastazji i Jana Kępińskich. Wiele z historii tego dworu się nie zachowało, ponieważ to był taki okres, kiedy właśnie po wojnie II światowej dwór został przejęty przez ówczesną władzę ludową. Część rzeczy została rozgrabiona, zniszczona, spalona. Niedawno odrestaurowane polichromie sufitowe na stropie jednej z sal, przywodzące na myśl freski rzymskie, są nie lada gratką dla zwiedzających dwór miłośników malarstwa dekoracyjnego. O losach mieszkańców gminy wiele mówią nagrobki cmentarza parafialnego w Zaborowie. Przechadzając się alejkami nekropolii, warto wczytać się w treść epitafiów w kilku słowach lub zdaniach zamykających całe życie. Jesteśmy na cmentarzu parafialnym w Zaborowie i znajdujemy się koło grobów szlacheckich, szlachty zaborowskiej, którzy tutaj spoczęli na tym cmentarzu. I tu mamy właśnie nagrobek Tomasza Zdzieńskiego, syna właścicieli dworu w Zaborowie. Zmarł w wieku 30 lat. No niestety więcej nic nie możemy powiedzieć, poza tym, że był również dziedzicem Kokotowa, Węgrzs i Śledziejowic koło Krakowa. Jesteśmy przy grobie małżeństwa, którzy byli właścicielami Zaborowa, Teresy i Franciszka Radeckich. To było małżeństwo bezdzietne, bardzo dobrze przysłużyło się w Zaborowie, ponieważ oni byli kolatorami kościoła
tworzyli właściwie parafię. Dali ziemię pod kościół, pod plebanię i własnym sumptem budowali pierwszą kaplicę, kościół w Zaborowie. Jak mówię, było to małżeństwo bezdzietne, oni swój majątek przekazali swojej rodzinie dalszej, to byli Niedzielscy. Obok mieszkańców gminy spoczywają również żołnierze wielu narodowości, polegli na froncie wschodnim I wojny światowej. Jesteśmy na terenie kwatery żołnierskiej z czasów I wojny światowej. Jak wiemy doskonale, w czasie I wojny światowej front na Dunajcu stał, jak się to mówi, przez okres pół roku. Więc zginęli żołnierze po jednej i po drugiej stronie. Od samych Gorlic, można powiedzieć, do ujścia Dunajca jest kilkadziesiąt cmentarzy właśnie z tego okresu. Jednym z nich jest właśnie cmentarz w Zaborowie, który powstał w 1915 roku. Tu jest pochowanych, jak już wcześniej wspomniałem, 156 żołnierzy z trzech armii. Z armii austro-węgierskiej ich jest najwięcej, bo bodajże 133. Trzech żołnierzy z armii niemieckiej i 31 z armii rosyjskiej, bo i takie są krzyże prawosławne na tym cmentarzu. Kilka kilometrów na południe od cmentarza wojennego w Zaborowie, na uboczu pośród drzew kryje się dwór w Dołędze. Zasłużone dla regionu i kraju miejsce, które mogłoby opowiedzieć niejedną historię. Znajdujemy się w oddziale Muzeum Okręgowego w Tarnowie pod nazwą Dwór Dołędze, miejscowości Dołęga. Dworze zbudowanym w 1848 roku, dwa lata po tragicznej rabacji galicyjskiej, przez Mariannę Ginter z domu Pikuzińska i Aleksandra Gintera, jej męża. Pierwszy dwór, bo to jest istotne, był po drugiej stronie głównej drogi prowadzącej do Zaborowa i do Bożencina. Niestety po wypadkach rabacji galicyjskiej młodzi, czyli Marianna i Aleksander, postanowili zbudować go w tym miejscu. Ja tylko dodam, że miejsce jest trafione, nazywam go miejscem szczęśliwym i tak dalej. Dwór i otoczony jest tak zwanym parkiem leśnym. To jest charakterystyczne dla dworów polskich, że nie są to żadne parki w stylach francuskich, angielskich czy mieszane i tak dalej. Park leśny, czyli z przewagą liściastych naszych, że tak powiem, charakterystycznych drzew, dębów, wiązów, lip i kasztanów. No troszeczkę oczywiście jakichś iglaków, które tam są dosadzone po to, żeby robiły na zielono w czasie zimy. W czasach swojej świetności, czyli w drugiej połowie XIX, początkiem XX wieku i międzywojniu, dwór pełnił bardzo wiele funkcji. Oprócz tego, że dawał, zabezpieczał byt właścicielom, okolicznym chłopom, to był też miejscem schronienia. Często pełnił funkcje, nazwijmy to medyczne, czyli tutaj byli opatrywani, doprowadzani do zdrowia powstańcy styczniowi. Później to samo dotyczyło partyzantów w czasie II wojny światowej. Cofając się przy kampanii 1920 roku również, właściciele tego dworu hojnie ułożyli na te zdarzenia, które wymieniłem, ale też było to miejsce otwarte na wszystko, co było nowe, czyli na przykład na czasy Młodej Polski. I tutaj gościli dzisiaj klasycy, a kiedyś skazani na ostracyzm, tacy ludzie, takie nazwiska, może jak Wyspiański, jak Przerwa Tytmajer, jak Asnyk, jak Miciński. Tutaj oni wraz z profesorem Siedleckim, Adam Asnyk jeszcze może dodam, który wręcz tutaj został rezydentem, można powiedzieć, i tu napisał większość swoich pięknych wierszy. Tak zachowanych obiektów w takim stanie i w tak dobrym stanie otoczenia, czyli parku, jest w Polsce bardzo niewiele. Ja myślę, że moglibyśmy je wręcz zliczyć na palcach jednej ręki. No może powiedzmy kilkanaście. Jesteśmy przed kaplicą, w której są pochowani właściciele Dołęgi. Począwszy od Pikuzińskich,
przez Wolskich, Ginterów, Tumidajskich. W kaplicy tej spoczywa również powstaniec styczniowy, komendant na województwo sandomierskie, którego żona pochodziła właśnie z Dołęgi, Sewer Maciejowski, Ignacy Sewer Maciejowski. Akurat w tym roku obchodziliśmy 22 września rocznicę, 120. rocznicę śmierci Sewera. On wprawdzie mieszkał w Krakowie i tworzył, bo to był literat, również znany nawet literat, taka jego powieść nosiła nazwę Matka, przeszła nawet do kanonu literatury. Jednak po śmierci został pochowany właśnie w Zaborowie. Tu odbył się pogrzeb i tu na tym pogrzebie byli między innymi Stanisław Wyspiański, Siedlecki, bracia Tetmajerowie, więc cała elita Młodej Polski. Zabrakło tylko Asnyka, a zabrakło z tej przyczyny, że on zmarł wcześniej przed nim i nie mógł być na jego pogrzebie, bo to właśnie Sewer był na pogrzebie Asnyka. Neogotycki kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Szczurowej zaprojektował Jan Sas-Zubrzycki, architekt i teoretyk architektury związany z Krakowem i Lwowem. Monumentalne trójnawowe wnętrze świątyni ozdobione zostało polichromią wykonaną przez uczniów Jana Matejki, którzy w widoczny sposób inspirowali się pracą mistrza w krakowskim kościele mariackim. Folklor gminy kultywuje zespół pieśni i tańca Pojawianie. Grupa kontynuuje tradycję grania na pradawnych instrumentach, na przykład na heligonce, jednym z najstarszych akordeonów. Przede wszystkim zespół tańczy, no te piosenki, to nasi pradziadkowie tutaj tańczyli. Staramy się przedstawić obrzędy z naszego regionu, nie tylko z Pojawia, Zaborowa, bo to jest tak, to wszystko jest pokrewne, więc chcemy to przekazać młodszym pokoleniom, żeby te nasze tradycje były dalej kultywowane. Zespół Pojawianie występuje przede wszystkim na Bianku Krakowskim, na przeglądach różnych. No i gdzieś na przykład nas zapraszają, no i na przykład na pikniku, na Pojawiu, czy gdzieś na pewno w gminie Szczurowa, ale też i występował poza gminą Szczurowa. Gminę nieraz nas zapraszali na przykład na dożynki gdzieś, czy po prostu gdzieś gościnnie. No w różnych regionach występowaliśmy. Herb gminy Szczurowa jest istnym rodowym konglomeratem. Jego zasadnicze elementy stanowią herby trzech rodzin, których historie splotły się z dziejami tych ziem. Dwa skrzyżowane pastorały upamiętniają pierwszych znanych właścicieli, to jest krakowskich biskupów. Srebrna strzała z orlim ogonem to odniesienie do rodziny Kępińskich, herbu Nesobia. Zaś topór do rodu Wątróbków, herbu Okrza. Jak podaje kluczowa publikacja o awifaunie w regionie, tereny te upodobał sobie Bocian Biały. To wyjątkowe dziedzictwo przyrodnicze pielęgnowane w całej gminie, której krajobraz, podmokłe łąki i pastwiska, starorzecza i liczne cieki sprzyja osiedlaniu się tych ptaków. Pod koniec sierpnia na świętego Bartłomieja, kiedy w parafii w Szczurowej odbywa się odpust, bociany żegnają się z wioską, a przynajmniej tak twierdzą mieszkańcy, którzy celebrują istnienie kilku bocianich rodzin w swojej miejscowości.
Dziewicza natura, a w pobliżu znaczące dla kultury i historii zabytki i miejsca tworzą zakątek wprawdzie oddalony od centrum, ale posiadający swoją wyrazistą, interesującą tożsamość.